Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym, drugim już materiale z gry Pokémon Let's Go Eevee. W dzisiejszym materiale pokażę wam m.in. jak złapać legendarnego Pokémona już na starcie gry oraz jak zdobyć swoją pierwszą odznakę, o ile oczywiście nam się to uda, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie silny i twardy jak skała Brock. Tak więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my lecimy do materiału. Communicate, Mystery Gifts, a może tu nic nie będzie, absolutnie. O, proszę. Get with a Pokeball Plus, okej. Jak ten Pokeball gada? Pokémon jest w twoim Pokeball Plusie, to jest prezent dla ciebie. Czy chcesz go otrzymać? No jasne, że tak. Chcę go otrzymać, zobaczymy. Kurde, no i oczywiście kliknąłem, nie, wybaczcie, ale tym Pokebolem źle się steruje. No, czasami zamiast kliknąć to idę w dół. Ej, ale dziwny odgłos, ciekawe jakiego to Pokemona odgłos jest. Dobra, klikamy tak. Uwaga, tak, spokojnie, moja bateria jest pełna. Jestem połączony z internetem, easy. Co się wydarzy? Co będziemy zaraz widzieć? Przekonajmy się. Jesteś teraz połączony, czyli dopiero teraz, aha, fajnie. Jaki etap ładowania? Wow! Ej, to działa! O ja, jejku, nie! Wow! Najszybciej zdobyty Mew w historii. Najszybszych po prostu sposobów. Aż zmienię nazwę streama po prostu. Specjalnie dlatego, bo już unboxing był, w sumie zapomniałem zmienić nazwę streama. Od teraz będzie się to nazywać... Mam legendarnego Mew. Tak trzeba nazwać tego streama. Kiedyś pamiętam na Frikimonach, jak próbowałem się zdobyć legendarnego Mew, a tutaj to po prostu. Chcesz go? To trzymaj go. Najlepiej. O nie! Poczekajcie chwilę. Poklikałem sobie i bym sobie powyłączał. Dajcie chwileczkę, muszę coś naprawić. Cały ja. Zawsze coś zepsuję. I będę mógł nazwać tego Mew. Ej, tutaj rzeczywiście kolejnym top donatorem jest oczywiście Grot. I Grot chciał, żebym... Ej, ciekawe, czy będę mógł sprawdzić jakoś jego IVS-ki albo... No IVS-y. Dobra, you got Mew. Świetnie, ja mogę coś jeszcze dostać? Nie, już nie mam niczego więcej. Kolejny jest Grot, a Grot chciał, żebym nazwał słodkiego Pokemona właśnie od Żelkowej. Czy ja mogę go nazwać? Poczekajcie, sprawdźmy sobie na razie party. Sprawdzimy jego statystyki. Level pierwszy. Dobra. O, proszę. Dobra, czy mogę... A nie, chcę tak sprawdzić. More details. Ma tylko jeden atak. Jaką on ma naturkę? Ma tylko atak pound. Ej, chwileczkę. Recorder change markings, move info back. Czy wy tu widzicie naturkę? Bo musi być naturka. Czy tu nie ma natury? Ej, nie mówcie mi, że tu nie ma natury. To bym się załamał. Mam Pokémony, mogę sprawdzać ich statystyki, oczywiście. A jest, Nature Docile. Co zwiększało Docile? Weźcie mi powiedzcie, bo zapomniałem. Jest neutralne. No to lepiej niż, wiecie, miałoby obniżać coś tam fajnego. No dobra, no może być. Może być. Okej, nie jest najgorzej. Mogło być znacznie gorzej, więc cóż tu dużo mówić. Dobra, Mew złapany. Piszecie save. To dobry pomysł. Zasejwować zawsze warto. W ogóle wejdźmy do sali. Wejdźmy do sali Viridian. O nie, sala jest zamknięta. Jak widać nie można. Ta sala jest zawsze zamknięta. Tak, zastanawia się, kto jest liderem. O, i mogę przeskakiwać, jak miło. Świetnie. Da się przeskakiwać, może być. Możesz wziąć sobie Pokemona z Pokemon Go. Aha, ale to nie, chyba nie będę się tak bawić. Nie będę się tak bawić, powiem wam. Ej, właśnie, mówicie o nazwaniu Mew. No to rzeczywiście, miałem co zrobić, chwileczkę. Rozumiem, że to się tak, bierze party. W sensie, no, zamiast słuchać gościa, tego nie słuchałem. Take out of Pokeball. Dobra, wezmę Mew. Change name. Jak widać, wszystko się da. Dobrze.
Grot chciał, żebym nazwał suita śniego Pokemona tu na czeli żelkowej. To będzie żelkowa w takim razie. Będzie żelkowa. Ciekawe, czy ile tu się da rady zapisać maksymalnie w nazwie. Mam nadzieję, że wszystko będzie, bo chyba cała ksywa niestety nie będzie wystarczająco długa, ale znaczy długa, będzie właśnie za długa, ale zaraz się przekonamy. A może nie? A może nie? O, i wszystko działa. Dobrze. 12 znaków. Ło, no to 12 znaków to dobrze. Resztę Pokemonów będziemy nazywać jeszcze, ale bym chciał jakiegoś takiego naprawdę super dobrego. Zobaczymy. Tak więc dobra, opuszczamy to miejsce i idziemy dalej z naszym Eevee na wielką przygodę. Droga 22. No, tu jest droga, gdzie można małpy spotykać, zwane również jako Monkey. Zobaczymy. Coś tu mamy jeszcze dobrego? Chyba nie. O, jest i on, jest i Hunter. Ej, nie wiem, czy tu za szybko nie poszedłem. Zaraz się przekonamy. Masz nadzieję, żeby pójść kiedyś na Ligę Pokémon? Tam walczą najsilniejsi trenerzy Pokémon, zwani również jako elitarna czwórka. Tak, na razie strażnicy nas nie przepuszczą, bo nie mamy zupełnie żadnych odznak przy sobie. Zrozumiem, spoko. Trzeba walczyć, stawać się silniejszym. I nasz kolejny pojedynek z Hunterem. Ej, ja nie wiem, czy to jest dobry pojedynek. Nie wiem, czy ja to wygram. Drugi już dzisiaj pojedynek. Pierwszy wygraliśmy. W tym momencie ma dwa Pokémony. Zaczynając od PJ'a. No kolejny wiadomo, Pikachu, to by inny. Dobra, dawaj fight. Próbujemy. Eevee, trzymam za ciebie mocno kciuki. Piękny atak. Tackle. Nie powinno nam coś zrobić za dużo. Ło, jeden. Jeden nam zabiera. No to brawo, dużo. Dobrze idzie. Bijesz kolejny raz, cudownie. Bijesz załatwiony. Ej, ten mój Eevee to jest jakiś kozacki. Ja muszę zaraz zobaczyć, jaką on ma naturkę. Może on ma jakąś naturkę pod atak. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Jak tam jego statystyki? Ładny, specjalny dev. Okej, specjalny atak słaby. Speed not bad. Dobra. Wszystkie Pokémony w moim teamie dostają tam coś. Czy chcę zmienić Pokémona? Nie. Nie, niech Eevee dalej walczy. Niech Eevee dalej próbuje. O, kolejny pojedynek. Siódmy level. Czyli w tym momencie na szczęście ten co ja. Dobrze, ten PJ był. Dobrze, że wbiliśmy trochę poziomu. Też ma quick attack. O proszę, bijesz go, perfekto. Dobra, dawaj raz jeszcze quick attack. Dobra, lecimy dalej. To trzeba zakończyć, dawaj Eevee. Quick attack. Perfekcyjnie odwalone. Spoko ludzie, rozumiem jak zdobyć Meltana, rozumiem. Na razie jednak nie będziemy go zdobywać. Na razie Meltan mi niepotrzebny. A, Hunter wkurzony, no coś nie pykło, coś tu nie wyszło, słuchaj. Tak, ja człowieku, ja nie muszę stawać się silniejszy. Ja po prostu jednym Eevee rozwalam cię. Coś wam powiem, że ten nasz rywal to raczej, no na razie, to tutaj nie robi wielkiego popisu. Ej, co się dzieje? Ej, widzicie co jest w dolnym lewym rogu? Co to znaczy? Co, mam potrząsnąć pokebolem? Ej, rzeczywiście. O nie, nasz Eevee znowu domaga się... tak, aha, że walczył z Pokémonem. Aha, za to, że wygrał z Pikachu, oczekuje nagrody. O kurcze. Już ty, cwaniaku, no tego nie było jeszcze. Tego nie grali. Dobra, pogłaszczemy cię. Patrzcie, Eevee to jest normalnie potrzebujący uwagi Pokémon. Trzeba go miziać. Dobra, po ogonku też. No, dawaj. Tak, dobra. Nie, dobra, jeszcze dostaniesz jedzenie. Wygrałeś dobrze walkę, to aż... kliknij się, aż dostaniesz żarełko. Patrzcie, jedz Eevee. Ach, pożarł. Siema Pokard Master, witam. Dobra, zasłużył na nagrodę, dostał nagrodę. Patrzcie, ale kto by pomyślał, a ja tutaj już widzę świetnego Pokemona. Ej, chodź tutaj, Nidoran. Nidoran to mógł być z tego Raptor, co nie? Jak sobie hasa w ogóle. Dobra, i oczywiście to łapanie. Ej, spróbujmy użyć pierwszy raz jakiegoś Raspberry. Sprawdzimy, jak to działa. Użyj tego przedmiotu. Dobra. Rzucone. I teraz... jeszcze raz. I... siup. Kurde, zasłamo. Dobra, jeszcze raz. Serio, teraz? Dawaj. Aha, nie, trzeba kliknąć jeszcze raz. Dobra. No ile razy będziesz tu atakował?
Pierwszy excellent! Pierwszy excellent wyszedł mi w życiu tutaj. No i już jest dobrze. Jak krzyczy od Nidorana. Pięknie! Podkręć bola przy łapaniu, a muszę próbować. Dobra, dostałem trochę levela. A właśnie, bo jeszcze dostanę, ale za excellent row trochę poszedł to wszystko. Raspberry jedno. O proszę, jak Pokémon dostają level upy. I PJ 6 level. I dobrze. I to się chwali, i to się lubi. I o, ładnie, ładnie. Dobra. I kolejny Pokémon oczywiście trafia do naszego Pokédexa. Nidoran płci męskiej, fioletowym. Dobrze. Dodam do naszego party. Jest tutaj jeszcze Spearow. Złapmy Spearow, bo to jest kolejny Pokémon, którego jeszcze nie mamy. Zobaczymy, jak tam pójdzie z łapaniem Spearowa. Dobra, może Spearow bez... Kurcze, cwaniaku! Dobra, muszę za każdym razem pamiętać, że trzeba klikać to. I to musi być takie trochę z opóźnieniem. Znowu excellent. Dobra, zrobienie excellenta nie jest takie trudne. Rozumiem. Okej, okay. I złapany. Cudownie, mamy go. Mamy go, Spearow kolejny. Ej, no spoko, ładnie to idzie. Tylko muszę jeszcze podkręcać, muszę nauczyć się podkręcać bole. Świetnie, że Mew dostaje levelem. Oj, Mew musi expić. To będzie pierwsza seria, gdzie od razu zacznę nawalać, wiecie co, legendami. Zobaczymy. Dawaj. Spearow jest. Spearow jest, doskonale. Normal flying. I teraz trafia do pokemonowego boksa, bo już mam nadmiar pokemonów przy sobie, wiadomo. Sorry Nidoran, ale więcej to ja tutaj łapać nie chcę. A i sobie sprawdźmy rzeczywiście tą. Czekajcie, weźmiemy sobie nasze party. Naszego Eeviego. Pokaż mi check summary. I jaką on ma naturkę? On ma careful. A to też nie była naturka, która nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza. Careful. To powinno być jakoś kolorami. A nie, to jest kolorami zaznaczone. Ej, co ona? Na czerwony jest, że zwiększa. Ej, weźcie mi przypomnijcie. Też mieliśmy na start. No w sumie racja. Ej, czerwony to jest to zwiększony czy zmniejszony? Jak on ma careful? Weźcie, powiedzcie. Czerwony zwiększa, aha. Czy on ma specjalną obronę zamiast specjalnego ataku? W sumie to widać w statystykach. Okej. Okay. Ten, ojejku, z tego PJ-a wyrzucę, bo on jest pod specjalny atak, no sorry. On pod obronę to średnio. Rattata pod specjalny atak. Ojejku. Normalnie żal patrzeć na te pokemony. Serio, będzie trzeba chyba będzie trzeba, słuchajcie, powyrzucać te niektóre pokemony. Ej, a da się w ogóle je przerabiać na coś? W sensie na cukierki, coś w tym stylu jak w Pokémon Go. Zaraz zobaczymy. Włącz tego pokemonowego boksa. Okej. Okay. Pokaż tego Spearowa na chwilę. Check. Może on będzie pod atak. Pod obronę, nie. To co ja mogę teraz zrobić, żeby się ciebie, że tak powiem, pozbyć, mój drogi Spirole? No bo nie potrzebuję tego Spearowa. Send to professor. Okej. Okay. I send. A to ja go wysyłam, czy nie? Może muszę potrząsnąć. Do you want to send? Tak, yes. I coś dostanę w zamian za to? Tak, dostaję candy. Ale to będzie candy dla Spearowa. Nie, to jest quick candy. Lol, okej. Okay. Tego jeszcze nie grali. Ej, serio, te pokemony, które mam, to tak mi się średnio przydają. Szczególnie, że mają fatalne tutaj. Ja muszę znaleźć dobrego pokemona pod dobrą naturkę. Niektóre te pokemony naprawdę... Aha, dobra, ja chyba nie mogę wysłać żadnego z tych pokemonów. A nie, mogę chyba. A nie, chyba nie. Muszę remove from party. Dobra, nie będziemy się tym na razie zajmować. Wiem już mniej więcej, na jakiej zasadzie to działa. To twoi przyjaciele. Tego Spearowa to ja nie znałem. Przepraszam bardzo, nie znałem go. Pierwszy raz widziałem go na oczy. Dopiero co złapałem, poszedł sobie. Dobra, tu nic więcej nie ma. O, potion tu był jakoś tak śmiesznie ukryty. Warto było się tu przejść, bardzo dobrze. Świetnie wręcz. Idziemy dalej. Gdzie teraz? Wychodzimy z Viridian. To chyba nie muszę wam mówić, że przed nami za chwilę będzie miało oczywiście pewne ciekawe miejsce się znajdzie. Zwane również jako Las Viridian. Czy tu występują jakieś fajne pokemony? O, wczorajszy stream widzieliście, to chyba wiecie, kto tutaj może być. Proszę, robaczki Caterpie. Jak one fajnie przechodzą. Podoba mi się to, dobra, próbujemy łapać.
Co? Oj, coś chyba źle kliknąłem. A, bo dałem, muszę być, musi być get ready. O Jezu, rzucać nie potrafię. Brawo ja. Okej, okay, złapany. Znaczy złapany, to jeszcze niepewne jest. Teraz to jak łapię Pokemona, wiecie, na łatwych levelach, to to jest... To jest takie spoko. Ale szukam Caterpie. Caterpie musi być pod specjalny atak. Serio, ja będę bardzo się skupiał na tym, żeby szukać Pokemonów z dobrymi naturkami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Caterpie zdobyty, nowy Pokemon w Pokédexie. Świetnie, do Pokemonowego boksa trafił. Caterpie, jeśli łaska. O cholera, Rattata, nie, nie chcę z... Dobra, uciekajmy od tego Rattaty, nie chcę z nim walczyć. Rattaty to i tak łapać nie będę, więc wiecie. Sprawdzimy. Sprawdzimy, czy ten Pokemon do czegokolwiek się nadaje. Jak nie, to będę od razu wysyłał, no bo mówię, to takie trochę... O nie! O nie, nie chcę tego! Dodaj go do party, przez przypadek bym wywalił Pokemona z party. Jak mogłem tak? Jeszcze muszę zmienić teraz kolejność. Dobra, pokaż tego Caterpie. Caterpie, słuchajcie, jest impish. Co znaczy, że ma zwiększony def zamiast specjalnego ataku. No najgorzej! Najgorzej, no przepraszam bardzo, ale nie. Podziękuję za takie coś. Caterpie, wybacz, ale po prostu cię nie chcę. Ej, ciekawe co teraz. Tam dostałem quick candy jakieś. Co nie? Dawaj, wysyłaj. Trzeba potrząsać tym bolem, żeby to działało. To jest dobre. Health candy. Proszę. O kurczę, proszę. Jak miło. Dobra. Teraz bym jeszcze chciał na chwilę sobie wziąć to moje party. I ustawić ponownie naszego Eevee'ego na... Move Pokémon, dokładnie. No sorry, ale Eevee idzie na razie. No, Żelkowa niech tutaj będzie jako ten drugi Pokémon. To są Pokémony, których chce się używać. Będzie Zbigniew, będzie. Ale spokojnie, dzisiaj jeszcze mam dużo do połapania, dużo ponazywania. Viridian Forest, tak jest. Tego oczekujemy. Dobra, chodźmy stąd. To jest wejście do lasu. Wejście do lasu Viridian. No, tu może, tu mogę złapać, prawdę mówiąc, to bym chciał dobrego Weedla. Wiecie, dobry Weedle, w przyszłości Mega Beedrill przykładową. Czy masz dużego Pikachu? Mam Eevee'ego, nie obrażaj mnie. Ja nie chcę Pikachu, mam jego. Kolejna rywalka, bardzo dobrze. Trzeba gdzieś zdobywać te punkty doświadczenia, co nie? Dobrze. Ale w ogóle to wejście do bitwy to ma świetne. Serio. Piękne wejście. Ja sobie ten quick attack muszę chyba ustawić też jako pierwszy atak, żeby to jakoś tak sprytniej wyglądało. Chociaż nie, no patrzcie, no po prostu ten Eevee to jakąś ma super moc, no ładnie idzie. Takie Rattaty to na śniadanie zjada. I proszę, Mew na czwartym levelu. W ogóle ciekawe, kiedy czegoś dobrego się nauczy Mew, bo chciałbym stosować tego Pokemona. No ale przydałby mu się psychiczny cios jednak, co nie? Ej, ej, tu jest coś ukryte. A co my tu mamy? Ej, co to... Ej, zrespiły się Pokemony, Caterpie się zrespiły. One się w ten sposób respią tutaj? Jest wielki, ej zaraz. Co to znaczy, że wielki? Ej dobra, rzućmy na niego jakieś berry. To znaczy, że to jakiś lepszy jest Pokemon? Dobra. I dawaj. Dawaj Caterpie, jak to jest wielki Caterpie, to bierzemy go. Weather Boost. Czerwone to wersji dużej, a niebieskie to małe. Aha, spoko. Ale patrzcie, w ogóle cwaniak uciekł mi. Łap się, a nie. Kurczę, tego brakowało. No, i wielki Caterpie złapany. I to już po tym, jak berry nie zadziałało. A, muszę jeszcze tym bolem spróbować kręcić. Zobaczymy. Ej, spróbujmy złapać jeszcze. Ej, tu jest mnóstwo Caterpie, cholera. Dużo tego. It's tiny. Aha, rozumiem. No, rzeczywiście, mieliście rację. To działa w ten sposób. O, kurczę. Tu złapanie może być trudniejsze, bo już był żółta obramówka, nie zielona. Kurczę, wiedziałem, że to nie będzie takie proste wcale. O, czekaj, czekaj, Caterpie. Dobrze, nie no, excelentnie, łatwo się tutaj wywala. Tylko trzeba no wyczuć takie trochę opóźnienie jakby. I idzie to zrobić bez problemu. Viridian, możesz złapać Bulbazaura? O kurczę, ej dobra, to będziemy szukać. Będziemy szukać, szukać, szukać. Dawać mi tutaj Bulbazaura. Ej, no fajnie byłoby mieć startery. O, Rattata uczy się mnóstwa ruchów, świetnie. Każdy wbija poziom, chociaż no te Pokemony to nie do końca tak jakbym chciał. Ale... Aha, bo to rzeczywiście załapanie chyba wielu Caterpie z rzędu. Dostajemy jakieś dodatkowe... O, jest Kakuna tam, dobra. Zaraz będziemy szukać.
Zaraz będziemy szukać, tylko najpierw trzeba trochę połapać. O, Caterpino, co one takie waleczne? Bez takiej walki. Tym większa szansa na shiny. Ej, serio tak to działa? Tu są... Wow! Ej, Pikachu! Uuu! Okej! I to płci żeńskiej, patrząc po ogonku. Dobra. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Ej, Nana Berry jak działało? Dobra, użyjmy może Nana Berry. O kurcze. Zobaczymy zaraz. Dobra, używaj tego. Nakarm cwaniaczka. O, zwolniło to, ej, fajne. Excellent! Musi być nasz. I mamy go. Dobra, słuchajcie, Pikachu to będzie Pokémon, którego na pewno też będę używać, ale kto by pomyślał, że tak szybko go złapiemy? No, mamy tutaj również w top donatorach Agucha. No to jest Pikachu płci żeńskiej, więc się wszystko zgadza. Ja myślę, że to jest Pokémon, którego na pewno będę używać. Tylko jeszcze, jaką ma naturkę? Jaką ty masz naturkę, Pikachu? Weź ty mi powiedz. Czekajcie, zaraz to ogarniemy, ale tego to się nie spodziewam absolutnie. Pokażcie mi tego Pikachu, zaraz damy go do trenowania. Jest tutaj, tak czy siak, mów Pokémon. Zamiast tej Rattaty. Aha, tylko... Mogę go jakby... Dobra, add to party, no, zamiast Rattaty. Dokładnie. Dobra, i teraz sprawdzamy jeszcze statystyki, może ma jakąś super naturkę. Bashful. Nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza. Przez przypadek nadziałem się na jeszcze jednego nowego Pokemona. Dawaj, panie! Aha, rozumiem, że mój... A nie, mój Eevee za każdym razem będzie chyba tak agresywnie wychodzić, prawda? Chyba tak. No ale to ubranko dla Eeviego naprawdę ładne, powiem wam, naprawdę ładne. Mi się podoba, nie wiem co wy o tym myślicie. W ogóle mój Eevee nauczył się Double Kicka, więc będzie świetny na salę i tak mimo wszystko kamienną. Nada się. Zobaczymy. Brawo! Nie, no ja mówię, tutaj to już ma raczej mi nie zagrozi mi nikt za bardzo. Chyba zaraz sobie zmienię, bo walczymy tym Eevee'm, dajmy mu chwilę odpocząć, słuchajcie. Niech Eevee sobie na chwilę odpocznie. Weźmiemy sobie w tym momencie, zaczniemy używać żelkowej. A, no i ponazywajmy Pokémony oczywiście. Pikachu. No to tutaj... Jak już mówiłem, jak trzeba nazywać to Pikachu, to będzie Agucha. Czemu nie? Mam nadzieję, że się przyda ten Pokémon. No bo elektryczny Pokémon też prędzej czy później będzie potrzebny na przykład na salę z Misty. Drugą już salę, więc no nie oszukujmy się. Mega przydatny. Więc no mam nadzieję, że Pokémon sprawdzi się jak najbardziej. Dobra. Natomiast Nidoran, mimo tego, że nie jest Pokémonem latającym, to ty będziesz ochrzczony jako... Jako bocian. Mam nadzieję, że będziesz służył mi w moim teamie. Chociaż jak kiedyś złapię innego Nidorana, to oczywiście ksywę przeniosę. No bo wiecie jednak. Może złapiemy Nidorana z lepszymi statystykami, z lepszą naturką. Może coś z niego fajnego jeszcze będzie. No, no albo ten sam w sobie jakoś sobie poradzi. Zobaczymy. Okej, idziemy więc dalej. Co my tu mamy? Tu coś jest? Coś tam wyskoczyło na chwilę. Mamy bola Tiny Mushroom. Okej, okay, Tiny Mushroom, może być. Weedle. Nie, na razie nie ma... O kurczę, ale tych Weedli to mnóstwo. Ej, mam nadzieję, że będzie szybko można znaleźć jakiegoś... No nie wiem, zobaczymy. Może pod koniec streama zapolujemy na jakiegoś Shiny Caterpie albo Shiny Weedla. Bo ich jest tutaj naprawdę masa. Cała... Oj! Wielki Pikachu! O kurczę! Na czerwono się świeci, więc jest tych wielkich rozmiarów. I znowu płci żeńskiej. Dobra, łapiemy. Choćby po to, żeby dostać te wszystkie candy. Candy, o, pineapple berry. You are trying to catch. No dobra, użyjmy raz. Okej, okay, dawaj. Kurczę, te Pikachu się tu mnożą nam normalnie. Dobra. Spokojnie, Pikachu. Już ty się tak nie denerwuj, nie ekscytuj, nice. Kurczę, znowu zapominam, ciągle zapominam o kręceniu pokebolem. Zobaczymy. Daj te opcje, by poksy za tobą chodziły. Właśnie, zaraz to zrobimy. Macie rację, zaraz to ogarniemy. Żeby tutaj Mew troszeczkę z nami podróżował. O, no, żelkowa już 9 level. Choć przydałoby się, żeby więcej ataków się uczyła, co nie? Dobra, kolejny Pikachu. Potem będę się zajmować tymi pokami. Na chwilę obecną...
Serio? A i tu są chyba tylko żeńskie Pikachu, mam wrażenie. Naprawdę. Same żeńskie Pikachu mnie atakują. A myślałem, że one są jakieś mega rzadkie, a tutaj jednak Pikachu nie jest takim rzadkim Pokemonem. Chociaż jak można zdobyć Bulbazaura, to pamiętajcie, ja się napalam na Bulba... Ten Pokeball jest słodki, jak mówi tym głosem Pikachu. Bez wątpienia. Dobra. To łapanie tak długo nie trwa. Catch combo, proszę, a Shiny Pikachu to byłyby jaja. Chociaż on jest bardzo podobny. Co nie? Dobra, poczekajcie, zróbmy sobie teraz tak. Jak włączyć te opcje, żeby Pokemony chodziły za mną? O, take out of Pokeball. Okej. I co się stanie? O kurcze! Mew z nami chodzi teraz. No i to mi się podoba, tak można robić. Teraz mamy dodatkowo podróżującego Pokemona. Oprócz tego, że Eevee siedzi nam na głowie, to jeszcze kurcze Mew podróżuje, no najlepiej. Let's battle, dokładnie. Shiny Pikachu, no mówię, znaczy teraz nie będziemy robić shiny huntingów, spokojnie, ale porobimy. Porobimy wkrótce. Więc się nie martwcie o to. Będzie łapanie, że tak powiem. Dobra, czy ty umiesz coś więcej niż Pounda? Kurczę, Mew posiada tylko i wyłącznie jeden atak na razie, no ale niech będzie. Chyba nie minimalny, chyba się nie da. Chyba jeden może być. Tak mi się wydaje. Dobra. Każdy dzisiaj podtrenuje. Jak ja pójdę na Brocka, to on się po prostu załamie, jak zobaczy siłę moich poków. Co? Ej! A, Bellsprout tu stał. Fajnie, bo go nawet nie widziałem. Ja łapię wszystko, co się da, bo to jest o tyle opłaca... Jezu, ale mam zeza czasami. Dobra, dawaj. Kurde, odbija. Dobra. O, tak się rzucać powinno cały czas. Wiem, że tam się da tak grać z Pokemonami, spokojnie, wiem o tym. Ale nie teraz nie będę tego robić, to będzie po jakichś ważniejszych walkach. Proszę, wszyscy level upy. Okej, musimy jak najszybciej wyjść z tego lasu, bo normalnie jak ja tutaj już się zasiedzę, to ja tu za dużo łapię po prostu. Wszyscy level upy. O, double kick, kolejny Pokemon, który uczy się double kicka, wspaniale. Najlepsze wyjście. Dawaj, zamiast Lira. Zamiast Lira, dokładnie. Łapiesz wszystko, co się rusza, no bo tutaj będę mógł zamieniać na, wiecie co, na cukierki, więc też się przydają. Więc trzeba, myślę, że trzeba tutaj próbować. Po prostu łapać jak tylko wiele się da Pokemonów. Tu jest Pokeball, tylko czasami te dzikie Pokemony wręcz za często mnie atakują. 3 razy Raspberries, spoko. Okej, okay. Szczególnie te Metapody tak się strasznie kamuflują, przyznam. O, witam cię. Będziesz walczyć ze mną? Nie, ty nie chcesz walczyć. Zdarza się. Ale ona to już na pewno będzie chciała. No dawaj, panienko. Czy ktokolwiek ma tutaj cokolwiek, powiem, że tak, wystarczającego dla mnie? O, Nidoran, ale płci żeńskiej. Pierwszy spotkany do tej pory. Tylko, że no nie dziki. Gdybym miał jakikolwiek psychiczny atak, to bym po prostu, no... No wtedy powiem wam, że naprawdę Mew stanie się przepotężny. Zobaczymy. Bulbasaur. A był gdzieś Bulbasaur? Bo ja go wciąż nie widziałem. To live diament, to live. No nie, no Mew to musi być pod specjalny atak. Widać od razu, że niestety to tak mu średnio wychodzi. Niestety. A te miny to mają takie same jak w Ultrasound dosłownie. Ten sam wyraz twarzy. Spokojnie, potem jeszcze będziemy tu łazić, szukać tych Bulbasaurów, jak za pierwszym razem, nawet jak się nie uda. Na razie tu żadnego nie widzę. Witam cię, młody trenerze. Też walczysz, a jakżeby inaczej. Pokemony mogą cię atakować na drodze bez krzaków. No rozumiem, wiem. Spoko, spoko. Catcher Duck. Na co cię stać, kolego? Kakuna, no to wytrzymałego Pokemona się znalazłeś. Dobra, Mew. 10 level za chwilę. W sumie po tej walce to już będę miał na pewno 10 level. Fajne jest też to, że EXP, czyli to nasze doświadczenie, idzie do wszystkich. Nie tylko do pierwszego Pokemona, który walczy właśnie, tylko każdy zdobywa ten poziom, więc dlatego teraz w tym momencie już widzicie, jaki mam wysoki poziom po prostu. Fajnie to wygląda. Dobra. Kakuna rozłożona na łopatki. Świetnie. 10 level, no to tak jak mówiłem, 10 level jest. I podoba mi się w ogóle to całe, wiecie, otoczenie, jak tutaj prezentuje się w trakcie walki. Jesteśmy w lesie, to się naprawdę czuję, jak jestem w lesie, a nie...
prawie jak czapka. No, Ivy dalej na głowie. Ivy to nam cały czas będzie towarzyszyć. Tak nas polubił. No, kierujemy się powolutku. O, Bellsprout, wielki Bellsprout, ale na razie ominiemy. I na razie ojejku, ten Bellsprout to mnie goni wręcz. Dobra, nie wiem, czy to nie jest... Nie, dobra, ostatnia to może nie trenerka, ale jedna z ostatnich. W sumie to nie wiem, jak jeszcze rzucać dobrze Pokébolem. Dobre pytanie mi zadała. Jeszcze nie potrafię tak dobrze, niestety. Pokéball. Ominąłem Pokébola? O kurczę, zaraz obczaję po tej walce. Dobra. Zaraz się wrócimy, spokojnie. Nie zauważyłem, przyznam. Dziękuję, że jesteście czujni. No i PJ na hita, i o to chodzi. Tak to ma wyglądać. Tak ma wyglądać każda walka, Mio. Ale w ogóle to jest takie niesprawiedliwe dla tych trenerów, z którymi walczę. To jest takie niesprawiedliwe. Wiecie co, no po prostu... Gdzie wy tu Pokébola widzieliście? Gdzie wy widzieliście Pokébola? Pokéball z tyłu, jak tu Pokéboli nie ma? Gdzie byście tego widzieli normalnie? Jest ten Bellsprout wielki. Gdzie wy go widzicie? Nie wiem, ja tu nie widzę. U góry. Kurczę, ten Bellsprout. Dobra, tego Bellsprouta to chyba wyzwę do walki. Ja nie wiem. Dalej, ale... Aha, tutaj, ojejku. To ja go dawno pominąłem. Dobra, to rzeczywiście był dawno pominięty. Dzięki za info. Potion się zawsze przyda. Piszecie, żeby wypuścić innego Pokemona. No dobra, sprawdzimy, jak każdy się dzisiaj prezentuje. Dlatego teraz weźmiemy sobie, żeby Agucha tutaj trochę pobiegała. Take out of Pokeball. I zgaduję, tak, Mew chyba już nie będzie biegał. Tak, jeden Pokemon może biegać. Proszę, mamy Eevee i Pikachu. Po co wybierać jedną wersję, jak mogę mieć oba Pokemony? Dobra, wyzwałem Samiego. A w sumie to on mnie wyzwał. Metapod, o Jezu, ale to będzie proste. Ja już nie mogę się doczekać pierwszej sali. Serio. Chcę już pierwszą salę. Dobra, fight. Pound. Nie, no one to padną, to nie ma opcji. Tylko ciekawe, na którym Brock ma Pokémony. No bo te 10 level, on może mieć w sumie na około 12. Lur przyciąga rzadsze poki. Aha. W ten sposób. Rzadsze jakieś, rozumiem. Dobra. Sorry Sami, sorry, sorry. Fajnie, że Pokébole dostaje za te walki. To jest fajne. Dobra, na razie stąd wyjdźmy. Potem możemy pomyśleć, jak sobie włączymy tego lura, to kto wie, czy rzeczywiście nie zostanie przyzwany dla nas jakiś na przykład Bulbasaur. To byłoby naprawdę fajne. Aha, im wyższe CP Pokémona, tym tak, Combat Power. No, no kumam to, spokojnie, rozumiem. Dobra. No dobra, no to idziemy dalej w takim razie. Tutaj też dzikie poki. Czemu nie? Pewter City. Dotarliśmy, ludzie. W końcu dotarliśmy. Jest również sam Hunter już w tym miejscu. Jak widać, dotarł szybciej. I muszę z nim porozmawiać. Dobra, on sam ze mną gada. Okej. Jest tutaj sala Pokémon. Możesz walczyć przeciwko liderowi. To będzie poważna walka. Jeżeli staniesz się silniejszy, możesz spróbować stoczyć z nim pojedynek. Mój Eevee już wie, że jestem silny, więc spokojnie. Tak. Tak, to jest mój Eevee. Rozumiem, że na razie odpuszczasz walkę. Dostajemy 5 połszonów od Huntera. Dzięki. Miłe wsparcie. Why not? Tak, jak pokonam lidera, to będę mógł się nazwać prawdziwym trenerem. Więc dobrze. Dobrze, ja jestem gotowy, powiem. Znaczy gotowy, no mówię, no... Mam tego Bellsprouta, niby jest Bellsprout. Jest też dwa Pokémony, które mają double kicka. No, można próbować. Można próbować, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Jak to wszystko nam wyjdzie na spokojnie. See you again. No, do zobaczenia później. Wiecie co? No tak w sumie mnie zaciekawiliście tym lurem. Pójdziemy jeszcze do Viridian Forest po to, żeby, jak mówię, sprawdzić, czy ten lur coś daje, czy rzeczywiście coś rzadszego się trafi. Pierwsze wypróbowanie lura.
bo ponoć mają być rzadsze. Może będą te same, tylko że częściej. Chociaż tutaj już Pokémony same w sobie są dość często. Zobaczymy. Tak więc dawaj, bug. Następnie, gdzie my to mamy? Battle... O, tu mamy Lura. Dobra, use this item. Nie no, rzeczywiście, pokazuje, że makes rare Pokémon more likely to appear. Użyjmy w takim razie. Lur użyty. Ciekawe, ile on będzie trwał, taki lurek. Tutaj, no, skater, pika, kuny. No niestety same takie Pokémony, które już były do tej pory. To takie, wiecie, mało interesujące jednak. Bolałoby się znaleźć coś... Jest! Jest! O kurde! Jest PJ też. Mamy go! Ej, mamy go, mamy to! Jest Bulbasaur! Dziki Bulbasaur znaleziony. Wspaniale. Ej, dobra, nie help. Trzeba wykorzystać. Dawaj szybko plecak. I użyjemy jakiegoś Raspberry, niech będzie. Dobra, kolejny Pokémon, którego ewidentnie chcę trenować. Ach, prawie excellent. Zobaczymy. Dwa. Trzy. Kurczę, uciekł. Ej, dobra, żeby mi nie uciekł całkiem z walki. Trzymajcie kciuki. Dobra, raz jeszcze Raspberry. Może będzie ciekawsze. I dobra, w sumie użyj tego Raspberry czym prędzej. Czekajcie, czy ja mogę, jak kliknę Get Ready, czy ja mogę za... Ej, nie da się kręcić tym Pokebolem. Znaczy nie, no da się kręcić, ale czy tak kręci? Da się chyba rzucić z podkręceniem, ale... Tak, poza tym się chyba kręcić nie da. What a shame! Jak ta gra mnie skrytykowała, what a shame, ale wstyd. Błagam cię, Bulba, złap się w końcu. Złap się w końcu. Mamy go! Jest dobrze, ludzie. Jest dobrze. Bulbasaur ogarnięty, Bulbasaur złapany. Czwarty level. Pokémony levela nie wbiły, ale jest nowy Pokémon w tym momencie do naszego Pokédexa, więc no sama radość, tak może być. Pokémon Box in your bag, wspaniale. No, i czy ten lur dalej działa? Ej, jak to działa? Czy lur dalej działa w tym momencie? Czy on działa tylko na tym obszarze, czy jakby już kogoś złapę... O, Beedrill! Oh shit, to dalej działa na pewno, jak Beedrilla. Kurczę, meta pod mnie, natknąłem się. Dobra, nie chcę meta pod, sorry, ja chyba szybko zrobię runaway. Tak. Nie chcę, sorry. Wybaczcie, meta pod mnie nie interesuje w momencie. Bellsprout! Czy musicie mi wszyscy przeszkadzać? Jejku! Na obszarze chyba działa. No rozumiem. Ciekawe, czy coś jeszcze. Ej, no co jest? To będzie trudniejszy trochę przeciwnik. No bo to jest już jednak Pokémon w najwyższej formie. Kurczę, to rzeczywiście może być trudniejsze. Dobra, dawaj Pineapple Berry. Ale no, kolejny byłby do Pokédexa przynajmniej. Ej, dobra, to nie będzie takie proste. Okej, dostał, ale wątpię, żeby się złapał. Zobaczymy. Trzy. Kurczę, wiedziałem, że to będzie zbyt proste. Czy takie proste to być nie może. No. Złapany czy nie? Kurde. Zaraz mi ucieknie, boję się o to. Tego Excellenta też chyba nie trafię. Dawaj, Beedrill, potrzebujecie do Pokédexa. Kurde, no nie. Nic z tych rzeczy. No i uciekł, no nie. Kurczę, cwaniaku jeden, ty. O, lur przestał działać, dobra. Lur działał tylko do pewnego momentu, ale dostałem informację, że już nie działa, no to... No cóż, złapaliśmy Bulbasaura, więc jest świetnie. Absolutnie mogę powiedzieć, że przynajmniej tyle jest świetnie. A co z motylkiem? No niestety, no nie trafiliśmy motylka. Ale jest dobrze, bo jest już jeden fajny Pokémon. Zaraz sprawdzimy statystyki Bulbasaura i go nazwiemy przy okazji. Dobra, dajcie mi bug. Dajcie mi Pokémonowy box. Następnie Bulba. Pierwsza rzecz to oczywiście dodajmy go do party zamiast... Zamiast PJ'a, bo PJ na razie mi się w ogóle nie przyda, więc sorry PJ. Teraz... nie to... Kurczę, czemu mi to tak zmienia się? Weź to zaakceptuj. Najpierw sprawdzimy jego statystyki. Sassy. Ma zwiększoną specjalną obronę zamiast speeda. Mega Venus, znaczy ogólnie Venusaur jest wolny, więc w sumie dobra. Zwiększenie specjalnej obrony nie jest takie złe, może być. A spoko gara na nim, spoko, dobrze. Nawet bardzo dobrze bym rzekł. Nie no, podoba mi się ten Pokémon. Może być w teamie. Zaraz sobie go jeszcze też... pójdziemy z nim na salę, mam nadzieję, że się jakoś ogarnie. Nadajemy również naszemu Bulbasaurowi ksywkę oczywiście.
bo czemu by nie, mogę to korzystam z nazewnictwa. No i tutaj Nefario zasłużył na takiego zacnego Pokemona. Nefario, zostajesz no, porządnym Pokemonem jednak. Bulbasaur, mam nadzieję, że czym prędzej będzie nam ewoluował. Dobra. I przestawmy sobie teraz Bulbasaura na pierwsze miejsce. Przy okazji podtrenuję Ubroka na jakichś tam słabszych Pokemonach. Move Pokemon, daj mi Nefario. I wypuśćmy sobie tego Pokemona. Niech chodzi za nami. Take out of Pokeball, dobra. Idealnie. I Bulbasaur chodzi, świetnie. Myślę teraz, ludzie, że to jest dobry moment, żeby... Aha, Rattata mnie zaatakował, świetnie. Żeby zmienić nazwę streama. Nazwa będzie... Lecimy po pierwszą odznakę. Tak będę aktualizował sobie nazwę streama, żeby było, żeby pasowało, że tak powiem, żeby pasowało, żeby wszystko się zgadzało. Dobra. Sorry Rattata, ale no nie będę łapał co chwilę Rattat, bo mi się zaraz skończą bole, na tym się skończy, wiecie? Że ja będę łapać jakieś takie same słabsze Pokemony, a potem nie będzie boli na już te najlepsze. Więc lećmy. Wybaczcie, ale czasu więcej nie mam na was. Chodźmy czym prędzej do Broka. Uuu, ta dziewczynka z motylkiem. No jaki ładny. Mogę do niego zagadać? Ta, jest, Butterfree. Tu mamy w ogóle muzeum. Pelter Museum of Science. Bierzemy się tam. Tu Slowpoke nawet. Siema Slowpoke. Co tam u pani? A jaką? Czekajcie, ona ma dla nas chyba jakieś zadanie. Czy mogę... No, ale o co chodzi? Chciałem iść do Pelter Museum. Ale on nie pozwala ci. Co ja mam z nim zrobić? A, czy mogę się zająć na chwilę z Slowpokiem? No dobra, zajmijmy się. Why not? I co ja muszę teraz zrobić z tym Slowpokiem? Po prostu postać sobie z nim razem? Okej. Okay. Przyglądamy się Slowpokowi. To jest to, co chcieliśmy robić. Tak. Spędzamy świetny czas ze Slowpokiem. Patrząc mu się w tej pozycji na tyłek. Oj, Pokemony. Cały czar tej gry w jednej chwili. Dziękuję. A co dostanę w nagrodę? Big Pearl. No, to mogę przynajmniej sprzedać. Dobra nagroda jak na patrzenie się na tyłek Slowpoka. Tyle dobrego. Klifery. O, klifery, dobry pomysł. Tylko, że je pewnie w nocy można tylko złapać. No i dobra, ludzie. Przychodzi ten moment, że musimy już iść po swoją pierwszą odznakę. Stoimy w tym momencie przy Pelter City Pokemon Gym, gdzie liderem jest oczywiście nie kto inny jak Brock. Tak, kamienne Pokemony. Kamienne Pokemony, czy będą w stanie mi zaszkodzić? O, to wejście do O kurcze, tu są nawet widzowie. No, to jestem trochę zaskoczony, przyznam szczerze. Nieźle. Nie jestem trenerem, ale tak. On tutaj pełni zasady sędziego, jakby nie patrzeć. Tak, ma Pokemony typu kamiennego. Najlepsze nie są roślinne i wodne. Spokojnie, dam sobie radę. Serio muszę pokazać, że mam roślinnego Pokemona? Wow, serio? Inaczej bym je chyba nie wpuścił, ale to jest głupie akurat. To jest głupie, że trzeba pokazać Pokemona, który ma lepszy typ. Trochę tutaj zepsuli. Mógłbym z nimi nie walczyć i przejść sobie po prostu do lidera w ten sposób, ale oczywiście jest to marnotrawstwo doświadczenia, więc idziemy. Szczególnie, że ja nie wiem, czy mój Bulbasaur w ogóle ma jakiekolwiek ataki typu roślinnego. No zaraz się przekonamy. Nawet tego nie sprawdziłem za dobrze. Pikinier Amara. No, witam. Co mi pokażesz? Geoduda. Okej. Okay. Proszę, pierwszy kamienny pokron, jakiego dzisiaj spotykamy. I Bulbasaurę. Dobra, mamy... Mam tylko Tackle i Growl. To niestety bardzo słabo. Zmieniamy. W tym momencie zmieniamy, niech do walki wejdzie... A niech wejdzie Bellsprout. Kurczę, to mój Bulbasaur ma w sumie czwarty level dopiero, więc co ja się dziwię. Niestety. Troszeczkę trzeba podtrenować go. Nie wiem, czy wbije wystarczająco dobry level od razu. Tak. Okej, przeżyjemy to. Przeżyjemy. Mam Wine Whipa, więc świetny cios, 4 razy super efektywny, biorąc pod uwagę jeszcze ziemny typ Geoduda, no i... Moi drodzy, tak to się robi, że tak powiem, tak to się robi. Dobra.
Wszyscy dostają. A i serio, nawet mój Bulbasaur nie dostał. O nie, nawet nie dostał poziomu. Najgorzej. Ej, dobra, Bulbasaur, na razie niestety się średnio przydasz. Niech może rzeczywiście do teamu wejdzie... Wejdzie w tym momencie... Jednak Bellsprout. Bellsprout ma na razie większe szanse coś tu wygrać. Zobaczymy. No, witamy. Chodź tutaj. To jest znowu ona, czy to jest on? Nie no, chyba ona. Chyba. Zaraz się przekonamy. Okej, okay, przepraszam, ty jednak jesteś chłopakiem. W dzisiejszych czasach to nigdy nie wiadomo. Prawda? No i Geodude. Sorry, Geodude to... Naprawdę? Ej, ten też ma Geodude, to jest... Dlaczego nikt nie ma Sandshrew? Znaczy ja wiem, że Sandshrew jest Pokemonem typu ziemnego, a nie kamiennego. Ale przecież każdy zawsze miał trener tutaj przy broku jakiegoś ziemnego Pokemona, właśnie typu Sandshrew. A tu? A tu nie ma. No dobra, no zdarza się. Ważne jest to, że trochę wbijamy te levele. O, Ainuipa się nauczył. No co prawda ma niski level, no ale już coś. Czemu nie? No i ludzie, to jest ten moment, w którym przychodzi nam zmierzyć się z pierwszym liderem, którym jest sam Brock. Witam cię. A więc już tu jesteś. Jestem Brock, lider w Pewter City. Jak widzisz, moje Pokémony są silne, tak jak moja wola. Tak, wszystkie są twarde jak kamień. Tak, wszystkie moje Pokémony są kamiennego typu. Ha, 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 czy zamierzasz mimo wszystko stoczyć ze mną pojedynek i przegrać? O, Brock. Ja jestem gotowy na tą walkę. Jestem gotowy z moim Pokébolem ruszyć do boju. Judy versus Brock. Ten jakie w ogóle? Ten to się w Lewandowskiego bawi, jak strzeli gola. Gym Leader Brock, dobra. Pierwszy Pokémon, Geodude. Już spotkałem aż nadto dużo Geodude'ów na tej sali. Jak widać, jeszcze jeden. Dobra. Bez obijania w bawełnę. 11 level, o kurcze, wysoki. Mimo wszystko Wine Whip. Dawaj. Wierzę, piękny atak. Niestety przeżył, tackle. Trochę boli. Bellsprout, wierzę w ciebie, dasz radę. Bij mocniej. Brawo. Geodude załatwiony. A ostatni Pokémon, wszyscy dobrze wiedzą, co to za Pokémon. Kto to musi być? Dobrze wiecie. To nie może być nikt inny, jak oczywiście sam Onix. Wszyscy dostają expa, spokojnie. Czy chcę zmienić Pokémona? Nie. To jest Pokémon, którego ciosy biją 4 razy super efektywnie. Onixa zostawiamy. Jejku! Ej, patrzcie, jaki ten mój Bellsprout malutki przy nim. No w tej grze w końcu można zobaczyć prawdziwe proporcje między Pokémonami. Wow, no jest wielki, ale nie boimy się. Headbutt, o kurde! Dobra, zaczynamy się bać. Okej, okay, nie za mocne, na szczęście. Boom! Wow! Połowa życia! Okej, okay, idzie to porobić. Biję kamiennym ruchem, przeżyłem, to chyba będzie koniec Onixa. Jest! Mamy to. No, mogę już się pochwalić w tym momencie tym, że pierwsza odznaka jest już za nami. Pokonany. No, walka z samym Brockiem, jak widać, dzięki mojemu mocnemu treningowi nie była taka trudna. Udaje się. Żelkowa uczy się Swifta. Dobrze. W końcu jakiś atak porządny. No co tam, Brock? Niestety, no nie poradziłeś sobie tym razem. Jako tak, żeby tutaj po prostu pochwalić moją wygraną, dostaję teraz oficjalną odznakę Ligi Pokémon Boulder Badge. Cudownie. Eevee takie... O tak, takie coś to mi się podoba. Taka przyjaźń z Eevee. Za pomocą Boulder Badge Pokémony mogą teraz 20 levela tak słuchać się. Aha, bo jakby miałyby większe, to by się nie słuchał, rozumiem. I dostajemy Headbutta. Zawsze dostawało się inne TM, ale Headbutt jest bardzo dobry, więc świetnie. Ej, Headbutta od razu nauczę mojego Eevee'ego. TM mogą być używane tak często, jak tylko chcesz. Dobra. Już wiem, kto się nauczy Headbutta. Ej, patrzcie, dobra. Eevee nie walczył. W ogóle nie walczył na tej sali. Ale mimo wszystko oczekuje czegoś. Oj, Eevee. Ty niezaspokojony Pokémonie. On znowu to chce. On znowu chce głaskania.
No co ci się nie podoba? No przecież lubisz głaskanie. Aha, teraz pod bródką chcesz. A ogon? Ogon też. A zapyszczek? Albo po głowie? Dobra, widzicie? On to po prostu ciągle chce przyjemności pobierać, ten Pokémon. No, kurczę, weź to jakoś złap. Jeszcze zjesz sobie, co tam? Mam mało tych berry, ale znaj łaskę. Znaj łaskę, Eevee. No, wyciągnij tą. Jedz. No i widzicie? Tak to jest, tak to jest, mieć dobrą więź z Pokémonem. Dobra, koniec. Za dużo tej zabawy. Wychodzimy z tej sali. Wychodzimy i ruszamy dalej. A jeszcze sobie odwiedzimy może muzeum. Jak już jesteśmy, to czemu nie? Ej, ty, początkujący, kto to krzyczy? Co? Ja myślałem, że jak mamy rywala, to on tu nie będzie w ogóle występował. O kurcze. Jesteś Judy, prawda? O kurcze, skąd wiesz? Ponieważ mój dziadek tak powiedział. Blue! O kurcze! Dziadek mi wspominał o dwóch nowych dzieciakach, które wyruszyły z Pallet Town, żeby zostać trenerami. Tak jak ja kiedyś. A więc przyszedłem to sprawdzić. No nieźle. Myślę, że mógłbym dać ci rady, jak pokonać lidera. Spokojnie, dam radę sobie samemu. O, i teraz za pokonanie go dostajemy jeszcze 5 Great Balli. Świetnie. I one są lepsze niż Pokebole. Dobrze, zdaję sobie z tego sprawę, jak najbardziej. Okej, okay, dobra. No ale no, nie spodziewałem się, że on będzie występował. Go Green, a nie Blue. Proszę. Ciekawe, czy będzie można z nim walczyć również, co nie? Ale no, myślałem, że jak już mamy takiego rywala, to po prostu no, chciałem powiedzieć Gary. W sensie Blue nie będzie występował. Dobra, wejdźmy sobie czym prędzej tutaj, do muzeum. 50 dolców? Naprawdę będziesz ode mnie zdzierał hajsy, no ale niech ci będzie, zapłacę. Jestem w stanie już zapłacić, skoro macie tutaj jakieś aerodaktyle i inne fajne Pokémony. O, proszę! To jest tak, skamielina rzadkiego Pokémona, oczywiście Kabutopsa. Tutaj jest dużo skamielinek. Z Mount Moon. No tak, poznaję. Tu jest w ogóle model aerodaktyla, replika. Tutaj też jest jakiś Pokémon, to jest chyba normalny aerodaktyl. Tak, aerodaktyl. Kamienny, w sensie kości. No witam, pan mi coś powie? Nie. Co tu jest jeszcze ciekawego? Jakiś głaz. Moonstone, o proszę, no to by się przydało. Szczególnie, że mam Nidorana, co nie? To by się przydało. Dobra. A to co to jest? 3D hologram. A map of the universe. Kurczę, uniwersu. Czekaj, ile tutaj regionów jest zaznaczonych. Czy nie, tam są chyba jakieś planety, czy coś w tym stylu. Chcę Eeviego, jest taki słodki. Możesz mi jednego sprawić? Tak, jasne. Myślisz, że dostaniesz Eeviego? Wątpię. Więcej skamielin. Tutaj jakiś mikroskop. Dobra, no i oczywiście statek. Czy tam, no tak, to jest statek kosmiczny po prostu. Dobra. Czy za to, że zapłaciłem 50 dolarów, dostanę cokolwiek interesującego? Czy gra chce mi powiedzieć, że nie dostanę nic? Mogę siąść? Nie mogę siadać. Niestety nie. No dobra, no nie dostanę nic interesującego. Nie, to nie. Zdarza się. O, siema Fuego. A pisałeś coś wcześniej? Sorki, nie widziałem cię. Sorki, jak tam? Jesteś już po premierze filmu? Czy jeszcze nie miał premiery? Nie, on pewnie wieczorem. Dobra, idziemy dalej. Czy ja mogę tutaj przejść? Tu jest jakiś domek. Za nim jest przejście. Dobra, da się tam przejść. Cudownie. Może dostaniemy skamielinę? Może. O nie, nie przejdę, bo nie mam tego. Kurde, lipa straszna. Nie mam na razie jeszcze możliwości przecinania drzewek. Szkoda. A w tym domku jest coś interesującego? Ten jak tu siedzi, stoi na baczność. Okej. Fajne te plakaty są czasami w tych domkach. Na przykład tutaj zobaczcie ten plakat tego Clifferego. Naprawdę ładnie wygląda. Nie jest najgorzej. Bulba coś znalazł. Bulba coś znalazł? Ej, Bulba, znalazłeś coś? To prawda? A, to może w...
Na razie nie. Znaczy wcześniej może coś znalazł, ale teraz kurczę nie. Szkoda, przeoczyłem to. A nie, tu jednak coś znalazł. Dobra, co my tu? Co tu masz, Bulbazaur? Pokaż ty mi, co my tu mamy. Raspberry, no to spoko. Takie rzeczy mogą być. Dobra, ważne jest to, że teraz powiem wam tak. Mam kilka fajnych Pokemonów. Będziemy iść na salę typu wodnego, więc może trenujmy sobie Pikachu. Why not? Zobaczymy. Bulbazaur niech na razie biega jeszcze trochę do nami. Pokatim. A no to jeszcze raz mogę pokazać. Ładnie się prezentuje, szczególnie ten jeden Pokémon. Taki niespodziewany. To fajna legenda na start. No, fajna, fajna. Chociaż jeszcze go na walkę nie użyłem, taką z liderem. No, Bellsprout był wystarczająco silny. No szczególnie, że wiecie, obrywały jednak Pokémony 4 razy super efektywnie, więc haha. Spoko, spoko. Takie coś idzie da radę robić. Witam. Jak z wami czekajcie. Co? Tak, wiem co robisz. Ale nie dostanę niczego interesującego. Dobra, idę stąd. Zobaczmy lepiej, co jest, jak tu dalej pójdziemy, bo teraz mogę już tu przejść. Normalnie ten chłopak by nam blokował przejście na drogę numer 3. O, a ty kim jesteś?